witam się z Wami we wtorek 12. Zobaczcie, miałam dzisiaj jechać do domu. I coś takiego. W ogóle nie było w prognozie pogody tego. Miało tylko padać w poniedziałek trochę, a we wtorek już nic. No i fajnie. I pojadę. Koty jeszcze jeden dzień sobie poradzą. No, ciubeńku. No, dawaj, Oli. Co tak delikatnie? Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Bez energii, tak coś. Dawaj. No. Dawaj, dawaj. No. Dokładnie. Widzisz, dzióbek, że cię obserwuje, tak? No, tak ładnie było. I co, Oleczku? Pani miała jechać dzisiaj do swojego pierwszego domu, bo tam kotki czekają, ale że zrobiła się taka pogoda, to chyba pani pojedzie jutro. Strasznie jest wiecznie dzisiaj. No zobaczcie. A my jesteśmy tutaj w takim dołku, w takiej dolinie jakby. Mam kilka rzeczy do zrobienia w pracy. No ale wiadomo, że mogę pracować z jakiegokolwiek miejsca. Więc to akurat nie przeszkadza, że zostanę. No trochę tęsknię za kotkami. No tutaj taka mała banda śniegu. Jeszcze została. Nie ma kiedy się roztopić. Tutaj kiedy z tego dachu spadnie, to jest naprawdę masakrycznie. Z jednego i z drugiego dachu. I to jest jedyne wejście do domu, które naprawdę tutaj używamy, bo głównych drzwi nikt nie używa. Prześliczny jest ten komplet japoński. I to kupowałam wszystko pojedynczo. A nasza Koko jest w piwnicy. Cześć. Tak samo sobie śpi jak nasza Sachi w domu. Dziubek mały. Nie widać ciebie. Pokaż się tu. Pokaż się tu. Pokaż się tu. No fajnie, śpi sobie, śpi dziubeczku. Twoje ulubione miejsce. A tutaj mamy taki kominek na drewno. Ja się śmieję jak za cara Piotra II. Ale bardzo fajnie grzeje i bardzo fajny, prawdziwy ogień się pali, bo te inne kominki to mamy tylko na gaz i mamy też jeden elektryczny. A tutaj jest taki po prostu starej daty kominek
jak przystało. I powiem Wam, że nigdy tutaj takiego kominka u nikogo nie widziałam. Pierwszy raz coś takiego widzę. Królestwo mojego męża. Piwnica. No powiesz. Ej, Oli, Oli, ej, zobacz, no. Dawaj. Dawaj, Oleczku. No, dawaj. Kochany, gdzie jest twoja Koko? Mamy gościa w domu i Koko się zupełnie schowała. Cały dzień jej nie ma. Tam była pod tym kocem, a teraz czmychnęła do pokoju i się schowała. A ty co, dzióbku? Dzisiaj będzie trochę taki nudny katmas, bo nigdzie nie wychodziłam z domu i tylko z jednym kotkiem w zasadzie. Dobra, także... Słuchajcie, żegnam się z Wami, dzięki bardzo za uwagę i do następnego, buziaki, pa!